Witajcie z tej strony, standardowo Starki, bo tak już wiele osób mi pisało, że nie powinien widać się Starkie, tylko Starki, więc niech będzie i tak. No i dzisiaj widzimy się oczywiście w Graveyard Keeperze. Naszym celem jest nic innego jak w dalszym ciągu przygotować, jak widzicie, czaszki w kolumnie i ewentualnie napełnić kolejną fontannę krwią, której niestety nie wiem ile posiadamy. Tak więc, no niestety, kiepsko. Ale drugi i ważniejszy dla mnie przynajmniej cel to stworzyć idealne zombiaki, które będą mogły dla nas specjalnie pracować nad produkcją złotych dzień i innych rzeczy. Jednak w pierwszej kolejności standardowo przydałoby się odłożyć czaszki, tłuszcze i inne rzeczy. I na dzień dobry, jako że nie jestem gotowy jeszcze na tworzenie tych ekstraktów jakichś super nie wiadomo jak mocnych, to trzeba będzie chyba zacząć od standardowej procedury, czyli zobaczyć co my tu mamy do zrobienia. Potrzeba wody i kleju oraz trochę innych rzeczy do stworzenia klejącego, ale no nie ukrywam, klej sam nie wystarczy. Jeśli mamy zająć się lepszymi rzeczami, potrzeba też właśnie, proszę. A do tego musimy zmielić złoto bądź srebro, więc trochę trzeba gdzieś namęczyć. Tak samo do zastrzyku ługowego potrzebujemy zasady. Niestety, żadnego z tych dwóch nie wiem jak wytworzyć. Chociaż nie ukrywam, z klejem jest o tyle łatwiej, że kojarzę receptę. Więc może będzie dobrze. Niestety nie wiem jak to będzie w przypadku właśnie zasady. Bo nie ukrywam, jej nigdy nie robiłem. Ale mam jedną podpowiedź od znajomego, który rzekomo wie jak stworzyć właśnie sam w sobie zasadę. Chociaż on mi nie mówił, że to daje to, tylko że masz, spróbuj z tym, może ci pomoże, więc potrzebujemy na początek trochę właśnie samej w sobie wody oraz butelek. Czym właśnie się zajmiemy, po czym pora zmieszać klej i pora zmieszać coś, co może da mi przydatną substancję zwaną zasadą. Dobra. W takim wypadku zobaczmy, czy w ogóle mamy jakiekolwiek te podstawowe butelki. Niestety, patrząc na to, co wiem o moim nieogarnianiu delikatnym, prawdopodobnie nie mam żadnych. No i proszę, potwierdziło się. Tak więc dobra. Mamy jakieś żelazo? Nope. To w sumie zarzucimy tak z 60 piec tego. Jakiego pieca? Paliwa tutaj, 50 tutaj. No i mamy trubka. Miejmy nadzieję, że będzie wart uwagi, bo jak mówiłem, musimy stworzyć drugą hodowlę dyń. A może nie mówię? Już sam w sumie nie wiem. No ale właśnie, drugą hodowlę dyń, automatyzację innych rzeczy i być może w końcu zająć się tym, że my będziemy tylko robić najbardziej wymagające rzeczy. Patrzaj, ta 3 czerwone, 5 białych. Jak nic, będzie to idealny kandydat na te wszystkie testy. Co prawda, nie będę mógł zarzucić prawdopodobnie złotego, ze względu na to, że no krew usuwamy i tłuszcz, co łącznie w sumie da tyle, że zostanie jedna czaszka, więc w sumie alkali by się przydało, jeśli już by się udało zrobić cokolwiek, bo z tego co kojarzę właśnie z angielskiego alkali, polskiego zasada, ma taką właściwość, że w sumie daje możliwość łatwą. Co to chciałem? Ja już się trochę pogubiłem. Dobra, jest coś takiego mniej ważnego. Jak będziesz wyrzucę te sztabki, pewnie będę żałował, ale no, trzeba. No właśnie, ma taką właściwość, że dodaje też, no, czerwone czaszki, więc proszę, widzicie, jedna czerwona, jedna biała, więc no. Ja nie będę narzekał, ja się cieszę, bo w sumie, jeśli udałoby się zrobić wtedy złoty eliksir, to wyjdziemy na plus, a jednocześnie, no właśnie to, że wstrzyknęliśmy trochę dodatkowych czaszek, nic wielkiego nie zmieni. Tak więc okej. Zacznijmy może od przygotowania sobie żelaza. Nie na grobek. Nie chcę tych grobów robić. Super, jeszcze teraz mi do kieszeni wpychałem kamyk, jakby to mi było potrzebne. Dobra. W takim wypadku wszystkie 5 rud żelaza trzeba przerobić, licząc oczywiście na jakieś samorodki złota bądź srebra. Chociaż bardziej złota, bo ze złota można robić lepsze eliksiry. Ale oczywiście nic jak na złość nie chce wypaść.
A gdybym nie potrzebował, to oczywiście by leciał jak szalony. Chociaż w sumie srebro mamy, więc... Dobra, nie było tematu. Bierzemy srebro i miejmy nadzieję, że chociaż srebrny proszek damy radę osiągnąć. I teraz dobra. Tutaj oczywiście zlecamy standardowy schemat. Zrób ta ile się da tych ameliniowych sztabek zwanych żelazem. Drugi piecyk natomiast wspaniałomyślnie przerobi nam szkło na kolby. I żeby nie było, zamówię ich tak z 8, żebyśmy mieli na trochę dłużej, nawet nie wiem ile było potrzebne, pewnie za mało wziąłem jak zwykle. Ale nie ma co się tym przejmować. I teraz jedno wiadro wody ze studni powinno wystarczyć na jakiś czas przy tych naszych wszystkich schematach. Strasznie dużo ludzi dzisiaj spamią, wiecie. Tak aż zaskakujące, zazwyczaj jestem jednym z tych, co rzadziej się do nich pisze, tak dzisiaj się obudzili z tym spamem. No cóż, dobra. W takim wypadku mamy wszystko, co było potrzebne. I teraz tak. Co tak właściwie mówił mi ten znajomek, żebym tam ogarnął? Chyba będę potrzebował, jeśli się nie mylę, podkreślam, jeśli się nie mylę, a często się mylę, to krwi i jeszcze czegoś, ale niestety tego jeszcze czegoś to nie wiem, co i jak, chociaż jestem w stanie pomyśleć o tym, że... Dobra, kogo ja oszukuję, wiem dokładnie jak to zrobić. Tylko nie wiem, czy mam odpowiednie składniki ze sobą. Proszku życia i jeszcze do tego roztworu śmierci, który... Niestety nie pamiętam jak się robiło. Prawdopodobnie z czarnych glutów, których tu nie ma. Ale cóż, taki urok. I dobra, szybciej Bob, nie mamy całego dnia. A czarny glut trzeba odnaleźć. O dziwo jest tutaj. Dobra. Bierę ile się da. I miejmy nadzieję, że recepta, którą mi podał, jest prawidłowa. Bo jeśli nie jest, coś trochę obrażę. Jeśli jest, to tym razem ci się upiekło, drogi znajomy. I nie będę się na ciebie wkurzał, wrzeszczał, piszczał, czy cokolwiek chciałem sobie wyobrazić, czego masz dosyć. Więc uwaga, czarny glutek daje śmierć. Mamy roztwór śmierci, proszek życia i krew. Więc teraz tylko trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Więc tak, proszek życia, roztwór śmierci i krew. Krew daje być się takim składnikiem uniwersalnym i zasada. Tak więc jest dobrze. Mamy zasadę, to teraz jeszcze tylko przydałoby się zdobyć składniki potrzebne do srebrnego eliksiru. Oraz... no. Co tam jeszcze było poza srebrnym eliksirem? No, kleju. Dobra, wodę też tu odłożę. Więc tak. Do kleju mamy wszystko, jeśli się nie mylę się. A konkretnie potrzeba nam jedynie... dobra, może jednak nie mamy wszystkiego. Potrzeba tak zwanego Life Solution i Chaos Extract, których możemy nie posiadać, ale spokojnie, zaraz się znajdzie wszystko. Więc dajcie chwilkę, może najlepiej, żebym mógł poszperać w notatkach, jak to się robi, bo ja już mam chyba spisany każdy możliwy składnik, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, więc chyba ogarnęłem wszystko, co trzeba. Teraz tylko zostało znalezienie zielonej galarety, którą jak zwykle gdzieś zgubiłem. I miejmy nadzieję, że będzie wszystko, co trzeba było jakoś tak porządnie załatwić, skończone. Czyli tu były ćmy. A ja ich szukałem wszędzie. Ja ich w końcu polazłem szukać motyli. Chyba to piwo tylko blokuje przejście, a i tak nic nie daje. I może mam jakieś pożywienie dobre, to można było sobie szybko przygotować. Tutaj nie wygląda, żeby cokolwiek się dało fajnego zrobić. A nie, no proszę, kanapki. Dobra, w takim wypadku rób kanapki, Bob. Z mięsem z człowieka, rzecz jasna. Jakie inne mięso można było tu mieć? O. No i dobra. Nie jest to nic szczególnego, ale zawsze no, można się cieszyć, przynajmniej, że mam kanapki. Dobra. Zobaczmy tylko, czy nasz motylek już się przemienił w ekstrakty, czy jeszcze nie. Oczywiście, że tak, więc jest dobrze. Mamy wszystko, co jest potrzebne do kleju w takim wypadku. Więc tak, klej wymagał... Nie mówcie mi, że teraz tego nie mam znowu na złość. Tak, chyba znowu nie mam wszystkiego, co było mi potrzebne. Ale zanim to właśnie trupek. Bo trzeba zobaczyć, jaki tym razem nasz denat jest jakości. Czy wy to widzicie?
niego jeszcze zrobimy idealnego zombiaka, albo idealny materiał na pochówek. Więc dobra, standardowo krew. Potem tłuszcz. I w sumie to tyle. Zobaczymy, ile mu zostanie. Idealnie na złoty ekstrakt. Tak więc, jak nic, ty kolego też jesteś naszym, no, można powiedzieć, że gościem, na którym prawdopodobnie będziemy testować różne tajemnicze substancje. Więc tak, proszę, życie jest potrzebne. Którego oczywiście, jak na złość, nie będę posiadał. A z tego da się coś zrobić? Chyba nie. Czyli muszę iść znowu w jakieś warzywa do domu. Bo wiem, że z warzyw na pewno mogę stworzyć te proszki, co zdecydowanie ułatwiłoby sytuację, gdybym był przygotowany. Ale oczywiście, jak można się domyślić, nie jestem. Tak więc mniejsza z tym. I dobra. Czego mam najwięcej? Chyba kapusty. Więc dobra. Oczywiście nie ma miejsca. Dobra, habazie zostawiamy, bierzemy kapustę. I przy okazji, jak już tu jesteśmy, Bob, to zjedz kanapkę sobie w domu. Bo czemu nie? Energia zawsze się przyda. Chociaż ja wiem, Bob, że ty jesteś alkoholik i ty wolisz pić wino litrami. Czy może nawet już nie tyle co pić, co wręcz chlać wino. Ale jednak, no niestety, obecnie nie mamy dla ciebie żadnego wysokoprocentowanego napoju. Więc tak, teraz kapusta. I dziękuję za proszek życia. Chciałem zdrowia, nie wiem, jak się nazywa. Dobra, wiecie co, ten czysty papier, który mam w kieszeni, przerobię na punkty badawcze, bo zaczynam wkurzać coraz bardziej. Co prawda tylko dwa, więc dużo tam nie zyskujemy na tym, ale... Dobrze. To teraz na spokojnie. To i chaos. Jeśli wyjdzie klej, to jesteśmy mistrzami, jeśli zepsułem, to się wkurzę. Jakiś achievement za odkrywanie większej ilości receptur. Dobra. Tak więc, mamy już klej. I mamy dostęp do naszego ulubionego alkali, czyli zasady. Dobra, to teraz może przydałoby się skupić delikatnie na czymś innym, więc skoro mamy już materiały na wszystkie te podstawowe, że tak nazwę, eliksiry, to teraz trzeba tylko zdobyć w sumie materiały na wszystko, co się nazywa srebrny eliksir. Oczywiście proszek, bo jakby inaczej, dużo punktów, które na obecny moment i tak nie zostaną wykorzystane. I dobra, srebrny proszek jest. Więc teraz, gdzie są pędraki, bo trzeba znowu pędraka ugotować. Dobra, chociaż prawdopodobnie mamy to jeszcze w skrzynce. I teraz najgorsze, muszę tylko sobie przypomnieć, jak zdobyć Order Solution. Wiecie co, nie, naprawdę, to jest problematyczne. Czuję amnezję dosyć mocną. Aha. A no dobra, już pamiętam, przecież. Dlatego bym potrzebował ten głupi, zielony glut, którego rzecz jasna gdzieś się zgubiłem. Albo pszczoła. Bądź ten habaś, którego też zostawiłem w chałupie. Ja to jestem naprawdę geniusz, momentami. Tak więc habaś, wracasz mi do łask, ciesz się. Idziemy i zaraz przygotujemy już wszystkie chyba wywary. Możliwe. Dobra, zeżyj trochę tej kapusty, bo w sumie czemu nie? Prawie cała energia na tej kapuście. I idziemy jeszcze może dobrać butelki, jakie odbierzemy, to tak de facto będziemy mieli już załatwione wszystko. Dziękuję bardzo. No i serio, mamy już chyba materiały na każde możliwe te wstrzykiwawki. Wstrzykiwawki, Jezu, jakie dziwne nazwy, ja wymyślam. No ale rozumiecie, o co chodzi. I skoro w sumie mamy krew w nadmiarze, to może warto byłoby zainwestować w sok z zombiaka. W sumie tak, mamy już takiego dobrego trupka, że teraz tylko trzeba będzie go trochę pozastrzykiwać i będziemy przerabiać, więc już sok z zombiaka wezmę. Czemu nie? I teraz tak, znowu nie ma miejsca w kieszeni, więc co by tu można było wyrzucić? Ze wszystkich rzeczy czuję, że chyba najbardziej to mógłbym wrzucić już tą starą modlitwę. I w sumie mam chyba pomysła, co można zrobić, żeby lepiej to wszystko ogarniać. Otóż odblokowałem sobie nową technologię związaną z książkami, więc półka na zwoje, półka na książki. Widzicie? Chyba to trzeba będzie niedługo zbudować. Bo jest tanie w obsłudze, moim zdaniem przyjemne. Jeśli to pomogłoby chociaż papierzaste rzeczy, wiecie, trzymać. Dobra, to teraz tylko... co ja miałem zrobić? A, tak, wycisnąć kwiatka. Dziwny pomysł, ale no... Skoro skuteczny, to miejmy nadzieję, że da nam to wszystko, co jest potrzebne do właśnie srebrnego eliksiru.
który, podkreślam, jest no, prawdopodobnie zbawienny dla większości naszych trupów. Więc srebrny proszek, roztwór porządku i jeszcze gdzieś tam ten. A, czyli jednak się skończyło i trzeba było wycisnąć więcej pędraków. Co jest znowu kieszeń zapchana? Oczywiście, bo nie odłożyłem wszystkiego, nie, no wybaczcie taki chaos, ale no w sumie jest jak jest. Dobra, odkładamy, dziękuję, jeszcze opowieść, oczywiście nie wiem czemu też trzymam w kieszeni ciągle. Jeśli będzie ten srebrny eliksir, to będziemy już mieli chyba wystarczająco dużo materiałów balsamiarskich, żeby naprawdę sporo trupków przerobić. To teraz ponownie, srebrny proszek, roztwór porządku i uwaga, uwaga, życiodajny ekstrakt. Uwaga, 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 wielka chwila. Srebrny eliksir. Szkoda, że nie złoty, no wiecie, ale... Dobra, więc tak, zastrzyk ługowy. O, od razu gotowe, fajne. Więc tak, klejący, na którego nie ma miejsca. Więc wiesz co, bo zerzyj swojej kanapki, żeby się znalazło miejsce i przy okazji wypchajmy tutaj już te wszystkie alchemiczne perpetie, które mamy w kieszeni, nie wiadomo po co. I na koniec zastrzyk srebra. I uwaga, mamy już właśnie trzy balsamy, które wszystkie bym chciał zastosować na jakimś trupie. Przy czym podkreślam, ługowy raczej bym odpuścił. No chyba, że potrzebuję komuś dodać właśnie czerwoną czaszkę po to, żeby zrobić jakieś inne rzeczy, więc tak. Ty, kolego, masz dwie czaszki, więc nie. Tutaj jedna, więc zaczniemy od ciebie. Dobra. Najpierw... Niech będzie klej. Czyli to się pomału wstrzykuje. Okej. Dobra, warto wiedzieć. To przygotujemy tego potem więcej, będzie lepiej. Tylko co było potrzebne na drugi stół balsamierski? A nie, na balsamierski dwójkę tym razem. Bo chyba mam tutaj też dwójkę. Czy to jest balsamierski jedynka? Wiecie co, no, nie będę ukrywał, nie za bardzo wiem. Ale dobra, spróbujemy zrobić balsamierski dwójkę później. I zatrzymamy na właśnie, jak już mówiłem, od kleju. Potem wstrzykniemy mu srebro i wychodzisz. Natomiast ty, koleżko, oj, ty musisz poczekać jeszcze na złoto, jeśli masz być najprężniejszy, jaki możesz być. Bo jesteś już piękna. Jak będziemy mieli złoty zastrzyk, to dostaniesz klej, łuk, miliony innych rzeczy i po prostu będziesz już gotowy. Właśnie, złota nie ma. Wiecie co, mamy 17 minut, jeszcze trochę pociągniemy, tylko powiem prawdę na tym, że nie wiem, co ja tak właściwie miałbym teraz robić. Więc może najlepszym pomysłem będzie, co ja cię wiem, przygotowanie złotych rzeźb marmurowych. Tak, dobry pomysł. W sumie mamy już marmur, to teraz tylko właśnie zostało to, żeby, no, przygotować. Więc tak, kawałek marmur... A, czyli trzeba mieć kliny, żeby marmur móc rozłupywać. Dobra, żaden problem, drewno mamy chyba pod dostatkiem. A, no mamy, tylko opół się skończył, bo jakby inaczej. Trzeba w sumie palno, nie opół. Ale wiecie, to wiecznie będę mylił, więc dobra. Bieraj w kieszeń, jak zwykle zapchaną. Teraz wszystkie musisz przerobić na te kliny, bo inaczej miejsca w kieszeni nie będziesz miał, żeby je zebrać. Kolejny trupek, no nie. I teraz co jest ważniejsze, trupek czy zajęcie się tym wszystkim? Nie no, lecę po trupach. Nie mogę pozwolić, żeby ewentualnie jakiś potężny przyszły zombiak czy trup pochowany na cmentarzu, kiedy już będziemy mieli porządne groby, zgnił. Standardowo oczywiście nie będę go na razie przerabiał, tylko... Dobra, ty jesteś niewarty uwagi. Więc ciebie w sumie przerobię od razu i zostawię na stole do preparowania, jak po prostu zapychać, żeby mniej trupów się właśnie tutaj kłębiło. Więc bierzemy krew do fontanny krwi i prawdopodobnie już czaszkę ostatnią do kolejnych stert czaszków, więc jest dobrze, albo źle. W sumie nie wiem, jak to określić tak do końca, ale zdecydowanie ty, kolego, nie będziesz się nadawał do pochowania, więc pójdziesz na stos. Bo nawet zombiaka przyzwoitego z ciebie nie zrobię na obecne standardy. No dobra, no to kogo ja kłamuję, zombiak by nawet z ciebie był, ale... No powiedzmy sobie szczerze, mamy dostęp już do dużo lepszych technologii, dużo lepszych zombiaków i w ogóle lepszych, więc... co ja to będę... A, się skończyło, dobra. W takim wypadku dostajesz srebro, przyjdziemy za chwilkę i... staniesz się naszym nowym służącym po wsze czasy. Będzie nam służył bardzo dobrze przy... produkcji prawdopodobnie tych dyń, bo potrzebujemy tutaj tempa. A jesteś jak na razie niepowtarzalny pod tym względem, więc dobra. Teraz, żeby zrobić marmury, potrzebujemy dużo tych klinów, ale spokojnie się ogarnie. Nawet szybko to idzie, jak na nową technologię, trzeba w sumie całkowicie nowe rzeczy.
proszę, za co dostajemy we wszystkich kolorach po punkcie. Fajnie. Bardzo nawet fajnie. Okej. Okay. Oczywiście domownicy musieli przyjść na dłużej, więc widzicie, jest cięcie. Marmur jeszcze nie ogarnięty, bo jakby inaczej. Nie, zaraz trzeba będzie zobaczyć, jak tam naszego kolegi, który właśnie jest poddawany balsamowaniu. Nie ukrywam, prawdopodobnie będzie on naszym dosłownie topowym pracownikiem, który no, zasłuży na pracę przy dyniach, czyli w sumie chyba na obecny moment najbardziej prestiżową robotę, jaką można mieć u nas na cmentarzu. Nie ukrywam, te dynie są naszym głównym źródłem dochodów. I teraz tak, mamy marmury, więc trzeba jeszcze oczywiście wygładzić ten marmur. Kupujemy trzech rzeźb, więc na razie trzy marmury tylko wygładzę. I uwaga, uwaga, trzy marmury do wygładzenia. Oczywiście energii zabraknie, bo jakby inaczej. A w kieszeni też miejsca nie ma, więc marmur póki co musi iść tutaj. Tak samo jak srebro i srebrny proszek, potem będę się wkurzał. Trzeba będzie jak nic lepiej to wszystko potem poogarniać. Niewystarczające zasoby? Że co? Nie mówcie, że ostatnie dłuto mi się złamało. Dobra, nie problem. Dobra, to jednak jest problem. Ale w takim wypadku gra sugeruje ostro, zajmij się tym kiedy indziej. I tak mamy już sporo właśnie czasu antenowego. A ja nie chciałbym, podkreślam, przekroczyć tych magicznych, powiedzmy, 30 minut. I proszę. Nie wiem, ile ono ma, czy w sumie ma więcej, czy mniej, czy tyle samo, ale trupek idealny. Trochę szkoda byłoby z niego robić zombiaka. No dobra, kogo ja szukuję? No nie, nie zrobimy z niego zombiaka. On zasługuje na spoczynek, jak go już tak idealnie po prostu oczyściliśmy już z czerwonych czaszków. Dobra. Poczekaj, kolego, zaraz dostaniesz ładne miejsce po chówku. O Jezu, nie tutaj, bo to zepsuje całą symetrię. I oczywiście się gniję w tym czasie. Bo jakby inaczej, nie można mieć zatrzymanego czasu, kiedy my tutaj planujemy. Okej, od razu lepiej. Bierzemy. I proszę. Proszę, żeby się to zdążyło, zanim on dostanie minus, no. Nie wierzę. Normalnie nie wierzę, nie, no proszę, nie. Gro, czemu mi to robisz? Chociaż z drugiej strony pełno takich jeszcze uzyskamy pewnie, patrząc na to, jakie już mam możliwości teraz, więc... Ja jestem rozdarty mocno, ale... Don ma? Dobra, będę żałował później, ale mniejsza z tym, bierzemy go jako zombiaka. Jak mówię, pewnie będę tylko żałował to mocno, ale... No. Skoro mam brak energii w ogóle, co? Wolę już się zająć tym, niż potem się wkurzać, że straciłem zbyt dużo na nim. Dajność pracy 15. A teraz zobaczymy, ile będzie miał nasz nowy kolega. Uwaga, uwaga, uwaga. Wydajność pracy 22? Nie. Niezły skok. Też wiecie, to dalej jeszcze nie jest maksimum. Bo z różnych źródeł właśnie dowiedziałem się, że maksimum mocy zombiaka to jest właśnie 40%. Dobra, jeśli jest sytuacja, jaka jest, w sumie to teraz pójdźmy jeszcze szybko spać i zajmijmy się tymi szybko posągami, zanim przywiozą kolejnego trupa. No i... Za późno, już trup będzie. Ja to po prostu czuję, że osioł zaraz zadzwoni. Więc zanim zajmijmy się tym, to odbierzmy chociaż ostatniego trupa na ten odcinek i... No bingo, idealnie się zgraliśmy. Nawet go nie będę teraz już... No, sprawdzał dokładnie. No, kolejny przeciętniak. Jak nic, kolejny przeciętniak. Aha. Więc już mówiłem, nie zajmiemy się nim teraz. Zobaczmy tylko, jak pięknie sobie radzi. No, czuć te kilka procent zysku na mocy. W sumie z... Jakby z 15, jakby 20... Nie wiem, ile jest podskoku tak naprawdę, jeśli patrząc względem 15, a 22. Ale na pewno mocny skok, więc... A no tak, nie dokończyłem oczywiście robienia dłuta. Jezu, jestem jakiś idiota i jełop i wszystko w jednym dzisiaj po prostu. Dobra, to teraz szybko, bo obrób to. I miejmy to za sobą, przynajmniej na chwilę. Standardowo dłuto wraca tutaj. I miejmy nadzieję, że wyjdą te posągi jakości złotej. A, co? Gdzie trzeba wszystkie inne rzemiosła, aby rozpocząć to? Dobra.
Czyli nie można zakolikować ich kilku. Srebrny. No niedobrze. Niedobrze. Sprawdźmy, czy teraz wyjdzie. Oczywiście nie sprawdzimy, bo czemu? No, miało być. Dobrze. W takim wypadku ten srebrny posąg marmurowy jedzie do skrzynki, którą zapchaliśmy w sumie już tymi dziwactwami. Dobra, zabiorę stąd miód, bo w sumie tak czy siak miód będzie mi potrzebny w chałupie. Ale proszę, moim zdaniem, jak na dzisiejszy odcinek, już udało się dużo, bardzo dużo nawet. Więc nie wiem, co wy sądzicie, ale ja jestem po prostu zadowolony. Chociaż nie ukrywam już tej ekscytacji Graveyard Keeperem, tego wszystkiego, co miałem kiedyś, pomału nie odczuwam, więc... No, tak najprościej w świecie, no mogę powiedzieć, że Graveyard mał tak schodzi dla mnie już na drugi plan. No, ale niestety, trzeba dokończyć. Dobra. Tak mówiłem, na dzisiaj to byłoby tyle. Tylko chciałbym jeszcze zobaczyć, jak wyjdzie nam właśnie zajmowanie się tymi posągami. Uwaga, uwaga, kolejny raz. Jeśli będzie złoty, to już jest dobrze, jeśli srebrny, to się wkurzę. Dobra. Więc jeszcze... wygładzony blok z kamienia. Czemu ja, żem wygładził kamień? Przy to marmur trzeba wygładzać. I ostatni. Nie ma wiary. Dobra. Tak więc wiecie co, no nie. Jeszcze trzeba iść na mszę. Mamy naszą modlitwę o trupy. Mamy. I w sumie nawet bym powiem szczerze, wykorzystał tą dawną modlitewkę. Ale nie pamiętam, gdzie żem znalazł, czyli nie wyrzuciłem przypadkiem, chociaż mamy w kieszeni? Nie, nie mam. Więc dobra, rzucimy modlitwę trupy, uda się fajnie, nie uda się, będę się wkurzał, że pewnie za mało wiary dostanę, ale... No muszę po prostu, muszę dostać wystarczająco tej wiary, żeby móc zająć się chociażby dokończeniem tych posągów. I może nawet dzisiaj dostarczymy, to wiecie, byłby wyjątkowy sukces, bo mamy zadanie dla biskupa wykonane. Tak, kościół jest super i w ogóle bla bla bla. No bo naprawdę, bo powinny się nauczyć lepszych przemówień, bo te, nieważne jakie te modlitwy dajesz, i tak przemówienia twoje są badziewne, do bani, w ogóle nudne i wątpię, żeby ktokolwiek chciał je wysłuchiwać. I uwaga, uwaga, się nie uda. No nie wierzę, że mu udało się. Więc się stakuje czas, nie, w sumie się resetuje, dobra. 11 wiary, czyli moglibyśmy jeszcze dwa posągi takie zrobić, ewentualnie jednego zombiaka aktywować. No, na obecny moment właśnie posągi są dla mnie ważniejsze niż zombiaki, więc... No, zaaktywujemy po prostu posąga. Z nadzieją na tym, że się uda. Dobra, 7 srebra. Ile, jak idzie nam zbieranie? 12 złota. Potrzebujemy, mamy 3. Jeśli te nasze dynie się nie sprzedały bardzo dobrze, a żeby nie było, nie sprawdzamy od jakiegoś czasu, ile tam jest, to prawdopodobnie mamy problem i zbyt szybko tego nie zarobimy. Teraz tak, żeby nie było, muszę tutaj... nastawić to w wersji nieskończonej i teraz zawsze jak będzie możliwość, to właśnie będzie robił nam, więc jest dobrze. Zautomatyzowaliśmy chociaż tyle i teraz, kiedy mamy wiarę, najważniejszy moment prawdopodobnie dzisiejszego odcinka, zaraz po tym jak udało się już zbalsamować porządne ciało, to widzicie? Czy wy to widzicie? Ta gra mnie po prostu nie lubi. Chyba jeszcze jeden marmur szykować i w ogóle liczyć na to, że tym razem się uda. Więc wiecie co, no, spotkamy się za chwilę. Wielki moment, panie i panowie. Ostatni posąg, który możemy dzisiaj wykonać, czy będzie... złoty? Jest! Jest złoty! Udało się. To teraz szybko do biskupa, zaliczamy jego personalne zadanie kolejne. I miejmy nadzieję, że właśnie w tym momencie jesteśmy gotowi na ulepszenie kościoła pod każdym względem. Oczywiście poza tym, że jeszcze warunków nie spełniamy, ale wiecie, no warunki to tam pół biedy, jak z moimi możliwościami to szybko cmentarz się ogarnie. A powiedzmy kościół to drugorzędna kwestia, bo go się szybko ogarnie, jak się już zacznie. To macie katedry, oto posągi, wasza świętobliwość, skończyłem te posągi. Ten cmentarz wygląda chyba najlepiej. Ten na cmentarz wygląda chyba najlepiej. Och, wszystkie są świetne. Naprawdę mam takie męskie kości policzkowe? Oczywiście. Postawimy ten tutaj, przed głównym wejściem. Jak coś by się naprawdę zmieniło? Aha, wygląda wspaniale na ścieżce, no ale niech będzie. Prawie wszystko jest gotowe, by stworzyć katedrę. Dziękuję bardzo. I teraz tak naprawdę... Poczekaj, to... Dałem darmowe 5 punktów do jakości cmentarza, Jezu, nie... Super zadanie.
jakość cmentarza musi być 200, jakość kościoła 50. W sumie jakość tego kościoła 50 nie będzie ciężka do osiągnięcia, jak tylko wiecie, no zacznę na porządnie już mantować tam różne elementy i dajmy na to, byśmy stworzyli już dobrą linię produkcyjną świeczek czy czegoś innego. Więc w sumie zrobiliśmy wszystko, co miałem na dzisiaj. Już niby jest pół godziny. Ale jeszcze na zakończenie wszystkiego chcę zobaczyć i podsumować nasze zarobki. Jak mi w ogóle szło to przygotowywanie, wiecie, bo teraz kiedy już nie sadzę samemu dyń, tylko polegam na tych zombiakach, to jest trochę gorzej pod względem wszystkiego. Ale ja mocno zaoszczędzam sobie czas. I uwaga, uwaga. Sprzedaliśmy tylko dwie skrzynie od ostatniego tygodnia. Średniawo, ale wiecie, no zaraz się zamontuje kolejnego zombiaka, nową linię produkcyjną i jakoś to będzie. Tylko no wiecie, no to też jest kwestia tego, że właśnie w ten sposób bym musiał znowu ręcznie majstrować skrzynię, co nie jest wielkim problemem. No ale dobra, zobaczymy. Czemu w sumie nie zobaczymy? To wszystko już właśnie będzie w następnym epizodzie. Bob teraz idzie spać, standardowo, żeby tylko zapisać postęp i mieć pełną energię na następny epizod. I to w sumie tyle. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym, który będzie jak będzie w sumie, bo nie wiem jak to będę miał z chęciami. No więc trzymajcie się. Hej.